No pięknie grasz. Bardzo ładnie. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym filmie z... Miałem mówić Escape from Tarkov. Ale jest to, moi kochani, Stalker Anomaly na modzie Gamma. Bardzo się cieszę, że tak bardzo spodobał wam się poprzedni film, gdzie pokazywałem wam, co się w ogóle w grze dzieje, jak się dzieje i jak bardzo nie potrafię w nią grać, bo nigdy w nią nie grałem, a zawsze chciałem spróbować. Dlatego dzisiaj chciałem wam zaprezentować parę rzeczy, w zasadzie dwie. Jako że ostatni mój film, nasza przygoda, była bardziej pocięta, dlatego dzisiaj chciałbym po prostu przeżyć z wami przygodę, która będzie polegała na tym, że jesteśmy tutaj w kordonie i musimy wyeliminować mutanty, które znajdują się tutaj mamy anomalię zaznaczoną. W ogóle mówiłem wam w poprzednim materiale na temat wielkości mapy i generalnie jak pierwszy raz zobaczyłem, jak to jest ogromne, to po prostu szczena mi opadła. Także tak, moi drodzy, łapka w górę też będzie bardzo mile widziana, jeżeli podobają wam się materiały ze Stalkera, to byłoby naprawdę super. Więc plan jest taki: na luzie wyeliminujemy sobie tutaj te mutanty, które dostaliśmy. I dostałem też koordynaty, moi drodzy, słuchajcie, na stasze, a te stasze mamy tutaj. Tu się jeszcze w ogóle nie zagłębiałem w te rejony. Tu mamy jeden stasz, tu mamy drugi stasz. Nie wiem w ogóle, co to jest za niestety obszar. Ja sobie tylko jeszcze kupię naboje do tej mojej strzelby. To jest oczywiście, słuchajcie, toz, tak. To jest tozik, backshoty. Nie jest to jakaś wybitna broń, natomiast no, taką sobie na początku wybrałem. No zdarowe. Tutaj myślę, że każdy, kto grał sobie wcześniej w Stalkera, wie, kim ten pan jest. Więc na szybko sobie, moi kochani, kupimy od niego, co prawda, amunicję. Było mówione, że nie jest to najlepszy pomysł, ale kupimy sobie 30 tych nabojów, tych backshotów. Niech one będą. Podobno w tym radio lecą też piosenki polskie. Jakieś polskie zmienione hity. Ale jeszcze o tym się nie zdążyłem przekonać. Także co, moi drodzy? Wyruszamy na przygodę. Tędy już wielokrotnie widzieliście. O. Co to tam się dzieje? Jakieś anomalie. W jaki sposób uciekałem przed pierwszą emisją w swoim życiu, jaką zobaczyłem. Było to coś naprawdę wyjątkowego i ogólnie takie emocje, jak tutaj w zonie, nie towarzyszyły mi bardzo, bardzo długo w żadnej innej grze. Czy tam są już bandyci? Bo ostatnio właśnie tam ich spotkałem. Ale nie wiem, czy z powrotem się tam osiedlili, czy nie. O. Panie kolego. Tutaj mamy anomalię. Się boję tak tych świń, że wskakuję. Jakie się tylko da przeszkody. Gdzieś mi ona uciekła. Abym ubił. Oczywiście mogę zapisywać progres tylko przy ogniskach. O, widzicie? Tam jest ta świnia. Tam jest ta świnia, tylko że no ja niestety... Będzie ciężko ją ubić dwoma strzałami z toza. O! Anomalia ją zabiła. A tych tutaj spotykam po raz pierwszy.
Co to są jakieś takie... zombiaczki? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Widzę, że chce mi się pić. Serio, chce mi się pić? Aż dziwne. Dobra. Zjedzmy kiełbę. Tutaj mamy farmę po lewej stronie. Przy tej farmie właśnie podobno... A kurde! Holy shit! Że dają radę chłopaki. Nie spodziewałem się ich tu, szczerze mówiąc. Skąd on strzela? Nie widzę go. Dobra, dostali. Ja pierniczę. Dobra, słuchajcie, musimy się uporządkować tutaj. Robi się niebezpiecznie. Nie spodziewałem się ich tu, ewidentnie. No to może być kosztowna wyprawa, powiem wam szczerze. To może być kosztowna wyprawa. Mamy w ogóle. No, trochę rzeczy mamy. Tego pana mamy. Tutaj coś, rączki widzę, że się... zepsuły temu panu. Strzelba. Bo też bierzemy wszystko. Musieliśmy łyknąć jeszcze tabletki, żeby nam zdrowie w lewej nodze trochę wróciło. Ale jak widzicie, jest to mocno sprawiające, że robi nam się dziwnie. Robi nam się bardzo dziwnie. Chyba w gammie też bardzo rozchodzi się o to, aby te bronie przede wszystkim rozkładać i zbierać z nich... świnia. I zbierać z nich części. Więc jeżeli wiecie, w jaki sposób to robić, żeby było sensownie, dajcie znać. O, tam jest świnia. Tutaj mamy jakiś... jakiś pełzaczy. Kurde, wcześniej ich tu nie było. Wiecie? On wstaje! O kurde, bele. Chłop wstaje! Ten tos jest taki słaby? Czy oni są tacy mocni? Dobra, chłopaki. Sorry. Dobrze, że troszkę... tej amunicji jednak ponakupowywałem. A no, tych backshotów to trochę mam. Co to jest? Ruble. Dobra. Nie wiem, czy te ruble się w ogóle do czegokolwiek tutaj przydadzą. Ale może. To był jeden. Czy jeszcze tutaj gdzieś jacyś są goście? O! Co to jest? O proszę. To są chyba... Playboy. To najważniejsze.
że jest playboy. O, anomalia kolejna, nie chcemy wchodzić w anomalię. Co to jest? O! To może być ciekawe, może się przydać takie lusterko do tego, aby coś zobaczyć z dalszej odległości. Raczej z tą świnią to powiem wam szczerze, że nie chce mi się walczyć za bardzo. Dlatego idziemy dalej. Sprawdzę sobie tylko... O, już niedaleko. Już niedaleko. To jest generalnie ta droga, która prowadziła nas do militarnego... To jest chyba nawet tutaj. Do tego militarnego miejsca, w którym musieliśmy odbić jednego z naszych towarzyszy. Mam nadzieję, że teraz tutaj nie będziemy mieli żadnych przyjaciół w postaci bandytów i tego typu różnych atrakcji. Z takiej odległości to ja im niewiele zrobię. Natomiast boję się, że jeśli podejdę za blisko, to nie zdążę uciec. Coś tam leży. Jest. Dla pewności. Ale dziwię się, że wystarczył jeden strzał. Wiecie? Uciekła mi tam. Ło! Ło! Gdzieś tu jest. Tam? No gdzie jest to świńsko? O, tu. No i elegancko. Dobra, i to w ogóle 44 kilo. Jest też na pewno opcja, aby zwiększyć swój maksymalny udźwig, tak mi się wydaje. No ale nic, dobrze moi drodzy, także tą misję mamy. Później ją sobie odbierzemy, natomiast teraz chcę się udać w te dwa stasze, bo jeszcze w tej grze staszy nie otwierałem, no i aż tak daleko się tutaj nie zapędzałem, więc przejdziemy sobie przez ten Military Outpost i myślę, że będziemy szli dalej. Wiem też, że jakoś tak nie czuję chęci grania, chęci bycia w tej zonie, używając jakichś karabinów automatycznych. Raczej tak właśnie klimatycznie mi się strzela jakimiś takimi samopowtarzalnymi karabinami. Czy też w tym wypadku, bo to jest chyba shotgun, nie? To jest shotgun. Musimy uważać. O! Ktoś był już. Mocny. Kurde. Gdzie on jest? Dostał. Co tu się dzieje? Psystorm? Ups. Jakaś burza. No to chyba inna niż emisja.
Czekajcie, chcę to zobaczyć. Dobra, nie będę... Nie będę kusił losu może za bardzo. O kurde. Co to jest? Jakaś burza elektryczna? Kurde! Jakieś giga świnie mnie gonią. No i co? No i co teraz? Taka jesteś mądra? Dobra. Tylko jest problem. There is a problem. Bo chyba robię się głodny. Jest też problem. Gdyż nie posiadam leczenia. Z tego co widzę. Tam się mocno coś dzieje. Tam się mocno napierdzielają. Cholera. Że ja tego nie mogę zjeść chyba, niestety. Jestem w złej kondycji, niestety. Jestem niestety w dosyć kiepskiej kondycji. Czy jest tutaj w ogóle... gdziekolwiek jakieś miejsce? O, tutaj najbliżej. Dobra, musimy dojść tutaj, nie ma innej opcji. Wiecie co, dojdźmy w ogóle tam. Zobaczmy, czy ja tam cokolwiek jestem w stanie znaleźć. Jakieś leczenie. Cokolwiek. A potem wrócimy i coś poszukamy też tutaj. No, dużo... Nie wiem, jak oni się nazywają. Czy to są nieumarli? Chyba nie. Wow! Holy... Co to było? Ci widzę, że nie są aż takim wielkim zagrożeniem. Są stosunkowo wolni. Więc to nawet dobrze. Ale niepokoi mnie moja chęć jedzenia. Jak się w ogóle to miejsce nazywa? O, tam jest świnia. Nawet dwie. Z nimi to ja za dużo nie zrobię. Dobra, jesteśmy blisko. O, tutaj chyba w ogóle nie można wchodzić, bo to jest tak radioaktywne. Że może być ze mną krucho. Mam nadzieję, że tu nikogo złego nie będzie. Ale widzę, że to jest nawet ufortyfikowane trochę murami jakoś. Więc wnioskuję, że jest to jakaś osada. O, o. Wygląda to solidnie. Wygląda to solidnie. Tak. Train ha, okej. To jest, moi drodzy, hangar. A to jest coś przedziwnego. I spróbujemy coś kupić do jedzenia. Tutaj. O, właśnie tutaj. Witam serdecznie. A, widzę, że od pana jedzenia nie kupię.
Niestety u tego tradera nie ma absolutnie nic, co by mi się przydało. Dlatego przejdziemy tam. Tam jest jeszcze jeden. Ale jeżeli tam nikogo nie ma i nic nie będę mógł kupić, to będziemy musieli się wrócić. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Spróbować. Nie zginąć. Co się drzesz? Przestań, tylko nogi nie masz. O, flea market. Proszę, proszę. No to piękny Tarkov. Jezu, ile tutaj jest w ogóle nawiązań. Ile rzeczy w Tarkovie jest. Właśnie z tego, co widzę ogólnie z uniwersum Stalkera. O czym oczywiście słyszałem, natomiast ja nigdy, wiecie, też no nie zdawałem sobie tak z tego sprawy, że jest to... Mogę to ukraść? Dziękuję. Że jest to aż... Ubieraj walynu, k czortu! Że jest to aż tak. Aż tak ważne. Pręć igruszku! I aż tak widoczne. Chciałbym, żebyś ty coś miał do strajdowania. Dobra, masz kiełbasę. Fantast... Och, panie kolego. No to jesteśmy w domu. Zjedzmy sobie kiełbę jedną. Tak, tutaj mamy. Tam na końcu gdzieś coś jest. Jakaś anomalia push-pull. Czyżby mnie zaraz coś gdzieś przyciągnęło albo wydupiło nie wiadomo gdzie? Pewnie jestem kretynem i oczywiście mogę sobie zrobić coś z tą nogą już teraz, zaraz, żeby móc biec normalnie, ale jak widzicie nie jest to, nawet jeżeli grało się w Tarkova, aż tak oczywiste, bo jednak możliwości w tej gamie jest masa. Czy ja idę dobrze? Idę dobrze. O, ale to troszkę mi zajmie jeszcze w takim wypadku, chyba. Trzeba będzie się na to promieniowanie trochę ewidentnie... narazić, ale podobno jest warto. Mam przynajmniej taką nadzieję, że jest warto. To jest to. Potasium. Okej. Tak, to jest staż. W którym nie było absolutnie nic. Absolutnie nic ciekawego i ważnego. A, jest. O, proszę. Kamuflaż. No i mamy AK-74. Z generalnie popsutym wszystkim. Jakiś pistolet też jest wytłumiony. Taki. Ale jestem gruby. Zrobiłem się gruby, szanowni państwo. Zrobiłem się gruby, zrobiłem się ciężki. Dlatego czas aktualnie o siebie zadbać. Czas się napić. Myślę, że to jest dobry moment, aby się napić. Ugasić pragnienie. Ugasić pragnienie i zobaczyć, co nas dalej ciekawego w zonie. Zaraz po tym, jak opuszczę to piękne miejsce i udam się z powrotem. Tutaj. Z powrotem do kordonu. A co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Na pewno muszę uleczyć swoją nogę. I na pewno chciałbym ogarnąć sobie coś lepszego niż ten tos, którego teraz widzicie. Może z tym Akasie jeszcze da coś ciekawego zrobić, nie wiem. Ale mam nadzieję, że się razem już niedługo dowiemy.